No, kochani, jestem, wreszcie sam zostałem. Kuźwa, co żeście kupili? Ruina totalna. Zaraz się biorę za mierzenie. No, dzwoniłem do tych wywozów odpadów. Za 2 tygodnie dopiero gabaryty wywożą. Jeżeli wstawię pod altanę, to narażam się na karę. Jak ktoś przyuważy, ten gościu, co mi dawał klucze, mówi, że zorganizuje donoszenia kogoś, tylko że muszę, kurczę, jakoś to ogarnąć kontener jakiś, żeby to kurwa złożyć i wypieprzyć wszystkie te graty, a jest tego no dużo, no tu widzicie, w jednym pokoju, tu przed pokoju, o, jakaś tam szafka, następna, w kuchni wszystkie graty. Lodówka jakaś prehistoryczna, komunistyczne meble, wszystko do wypierdolenia. No, no i w pokoju cały ten wypoczynek, no i segment. Jeszcze jakaś ława. No i powiem wam, że wygląda to tragicznie. Sufit to kasetony. Darek pewnie będzie kazał wypierdolić. No. Okna moim zdaniem do regulacji i mycia będą ok. Dobra, zaraz zapalę i biorę się za mierzenie. Grzejnik, kurczę, no grzejnik to bym najchętniej wymienił na normalny, cienki, aczkolwiek z drugiej strony żeliwne lepiej grzeją, nie? No. Także, no drzwi do wymiany. Kurwa. No jak u babci Danusi, identyczne drzwi, no kuźwa, identyczne drzwi. Tu w kuchni są, w pokoju nie ma. Te drzwi też jakieś takie, kurwa, ten zamek. Ledwo można rękę wsadzić, żeby otworzyć z drugiej strony. Klamka wisi, to wszystko do wymiany. Szafa to chyba zostanie, aczkolwiek kurwa w szafie już będę musiał coś wymyśleć, kurwa, bo to drzwiczki na pewno do wymiany. No, także no, w łazience pralka, nie wiem, czy do wypierdolenia, czy nie. Jeszcze może światło jest, bo jest. No. To wiadomo, że do wypierniczenia, ale pralka jakaś taka jest. Nie wiem, Bosch. Brakuje jakiegoś przycisku. Tu też jakaś szafka, kuźwa. Strasznie mała ta łazienka. Miałaś rację, Magdalenko, że ta łazienka jest tak mała. No, tu jeszcze jedna szafka jakaś wisi, kuźwa. To wszystko do wyjebania. No, to na razie tyle.